Teraz się nie trafi.
stali na swoich pozycjach do końca. A symbolem odwagi i braterstwa broni został samotny Eugen, zabity z niewielkiej odległości przez czołgowy karabin maszynowy w luce między stanowiskami polskich armat, które strzelały do końca. Nawet po rozkazie wycofania rannych nikt nie porzucił stanowiska. Przy jednym ze zniszczonych ciał znaleziono po walce kompletną obsługę. Celowniczy strzałem oparty o przeziemi celownika, wręczyciel z kolejnym pociskiem przydolony do pieści, ładowniczy pchającym z całej płci. Jeszcze w chwili wygłosi italiana, już armat nie odlecie. Dzięki takim zasadom polskich żołnierzy niemiecki kontratak został zatrzymany w grudniu 1941 roku, a twierdza zblokowana. Siły sprzymierzonych przeszły do pościgu za cofającymi się szybko Niemcami. Włosi masowo oddawali się do niewoli. Po kilku tygodniach Afryka Korps zatrzymał się na wydał rozkaz przejścia do kontrofensywy. To 127 poległych Karpatczyków, 15 zaginionych bez wieści i 467 rannych. Ten cały wysiłek obrony Tobruku niestety ostatecznie poszedł na marne. Warto jednak powiedzieć, że brygada brała udział w dalszych walkach kampanii afrykańskiej. Później zaś uczestniczyła w pościgu, odwrocie i ponownym pościgu za Niemcami. Stanu 3 Dywizji Strzelców Karpackich, która znalazła się w drugim korpusie generała Władysława Andersa i walczyła w 1944 roku o Monte Cassino. Albo ten Antonowy. Ale to już zupełnie inna historia. No w sumie jak i tak tam nie biegasz.